4. Wow! Na maszynie? Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support. Sytuacja wygląda następująco. Za chwilę na naszej hali pojawią się dziewczyny, ponieważ tworzymy pewien projekt. Ale korzystając z okazji, postanowiłem, że wytnę dla nich jakiś prezent. Co to będzie? No, utarło się, że kobiety lubią błyskotki, więc postanowiłem, że wytnę dla nich kolczyki. Całą akcję przeprowadzę na naszej maszynie OMAX 2652. Zainstalowałem już tutaj kawałek metalowej płytki. Jest to stal chirurgiczna. Został mi taki kawałeczek po jakimś poprzednim projekcie. Jak widzicie, zainstalowana jest na takiej plastikowej podkładce, dosyć grubej. Są to rubrikony, jeżeli się nie mylę, albo lubrikony. Stop. Ku ścisłości nazywa się to Durobrik. Durobrik. OK? Jedziemy dalej. Jest to po prostu taka plastikowa siateczka, która pozwala na cięcie bardzo delikatnych i małych elementów. Technologię hydrostrumieniową cenię za szeroki wachlarz możliwości odcięcia bardzo grubych materiałów typu kamień, stal, drewno, plastik. Może pracować w naprawdę ciężkich warunkach i również w bardzo delikatnych, precyzyjnych pracach. Takich jak właśnie na przykład te kulczyki, które będę wycinał. I to jest właśnie jeden z przykładów możliwości tej technologii. Na ekranie monitora widać, co będę wycinał, jakie wzory kolczyków przygotowałem. Wszystko oczywiście było rysowane na programie Layout, który jest razem z maszyną. Tak to wszystko wygląda. Wszystko przygotowane, maszyna ustawiona. Teraz tutaj zamykam grzybek i zaczynamy cięcie. Wodzianka przygotowana, jest w takim kartoniku, pyk, zobaczcie, jak to ślicznie wszystko wygląda. Tutaj też przygotowałem taki zestaw do zarabiania kolczyków. No i zobaczymy, co na to powiedzą dziewczyny i co się w ogóle wydarzy, bo tego to tak naprawdę nikt nie wie. Cześć dziewczyny! No cześć! Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać, w tej hali, z WaterJetami. Fajnie, że tworzymy razem projekt. Czy możecie powiedzieć dwa słowa, co robimy tutaj? No nie wiemy. Nie wiemy. Ale mamy zamiar się dowiedzieć. W sensie poza kamerą. No bo my nagrywamy piosenkę. Mamy projekt. Świąteczną, tak. W związku z tym, że tutaj jesteśmy, przygotowałem dla was drobny prezent, wycięty na naszej tutaj maszynie, który znajduje się w tym pudełku. Mamy to otworzyć, tak? Proszę bardzo. Można 3-4. 3-4. Wow! Na maszynie? Jakie piękne. No. Ej, a to jest zestaw do biżuterii. No do kolczyki. Właśnie i chciałam się zapytać, czy mogłybyście zrobić kolczyki? No. Chyba to powinno zająć wam chwilkę. I zrobimy taką małą rewię mody, dobra, pokazującą, no, jak... Ej, mam wybrane. Przygoda, to tak, to na ciebie. Ja. No. To są dla ciebie. Ja wam powiem, ona wybiera na nas. Ja wiem, ja, no, ja was znam. Powiedz. Jakie przepiękne. Czy ja sama nie wiem, ona wie. No. Ja wiem, co wy chcecie. Ja, te mi się bardzo podobają.
Znaczy się, wszystkie są dla was oczywiście. Nie wiem. Tak? Nie wiem. Myślałam, że powiesz, że te, bo to piłka siatkowa. Karolina gra w siatkówkę, no to takie muszą być, koniecznie. Czy to przypadek? Nie, Tomek, ty masz. Chyba jednak Tomek mnie bardziej zna niż Ola. Czekaj, a Paula? Paula chyba, Paula, ty lubisz piórka. Właśnie to z Paulą już będę kojarzyła. To jest też fajne, czym się to kojarzy z Paulą. Paulą. No właśnie, jak bym wybrała to, bym dobra. Mhm. Ale tobie się też nie, podoba. Nie, mi się to też podobają. Aha. Tutaj są kółeczka, tu są chyba takie spineczki. Tak, ja bigle. To już takie ale, coś robię. A robił? Bociany są potrzebne. Co to znaczy? Bociany są potrzebne. To są takie jakby kombinerki, tylko że takie zaokrąglone na końcu. No. Ale ty jesteś, nie? Przyznam szczerze, dziewczyny, testowałem to, czy da się. Czekaj, mam samochód. I da się. Da się to palcami zrobić. A, widzisz. Założyć kółeczko. Ale jeszcze żaba, ty nie masz. A nie ma z żabami? Właśnie, teraz trzeba oni wybrać. Bo nam się z Olą kojarzy. Też to też wybrać. Jakoś te, według mnie. Listki, nie? Tak, mi też listki pierwsze co, no. Jeżeli dziewczyny, któreś podobają wam się bardzo, bardzo, to mogę wyciąć jeszcze jedną parę po prostu. Nie, spokojnie. Ja lubię listki. Słuchaj, to jak dasz na za duży wybór, to już tutaj, wiesz, nie wyjdzie, no. Stąd faktycznie, zobaczcie, on ma rację. No, da się normalnie, patrz. Ale tu są takie zateczki nawet, żeby nie spadły. Nie wiesz, jak to robić? Wszystko? Ja sobie cię pcham. Trzeba kółeczko chyba, to kółeczko trzeba wziąć. Trzeba w regięcie kółeczko. Trzeba przyłożyć. Tak. No bo ja na co dzień nie noszę zbyt często. Trzeba na wyszący, więc to dla mnie nowość. Tylko ja przyzwoję. Zacisnąć? My dzisiaj takie piękne poznawcy. Ja właśnie tutaj poproszę. My dzisiaj mieliśmy zajęcia. Mało zbliżeń. Zajęcia tak, z barwnikami, więc no. Mamy trochę... Ja chyba nie mam tyle. Nie mam tutaj. Dłonie przyszłość. Wiesz co, to masz. O, dziękuję. I to musi być to? Tak. I ja, potem, to, ja to moje dłonie to. Do obcążki, wow. Zobaczcie. To, no. Teraz już będzie ogórka. Ale ładnie są. I teraz muszę to zamknąć. Tak. Nie, jeszcze włóż. A tak, dokładnie, no. Oj, chyba mi nie idzie. No, a ja zamknęłam jeszcze raz. Jakby z tego? Już. No, a widzicie, ja dostrzegłam, że piękna, to są nie w ogóle, nie? Że to jest piłka. Wiesz, że ja mi się nie życie w ogóle wyżyłam też. Ja muszę swoje zdjąć. Tomku, ty to sam wyciąłeś, naprawdę? Tak. A to jest to... Specjalnie dla was. W ten magiczny czas, coś pięknego. Święty Mikołaj. O-o. O-o. Było coś źle. Za mało zaciśnięte. No, za mało. O, dziękuję. Zębami może. Nie zębami, ja mogę ci zrobić. A skąd wiedział, że wszystkie mamy te w ogóle dziurki? Dziwne, jakby nie wiedział. Tomek nie śpi, Tomek tu. Czy można już to nałożyć? Tak, tak. Mała prezentacja, zobaczmy jak to. Skąd wiedział, że mają no co? Klipsy, kurczę, a gdzie mam nutkę tu? Tam. Ja chcę zobaczyć. Pokażcie się. Patrzę. Ja na to nie lesiłam kluczy. Wow. Piękne są, dziękuję. Ale no, wspaniale. Takie. Jak się prezentuje? Bardzo pięknie. Naprawdę. Patrz, a ja nie mogę zacisnąć. Idealnie. Kto mi pomoże? Nie mogę zacisnąć. Bo tak się pięknie komponuje. Bo ja tymi kombinerkami zawsze robię i... Tutaj. Tam jest gdzieś nutka, może się komponować razem, prawda? Ej, może zrobię jeden taki, drugi taki sobie, co? Tak? Jest dwa różne. Nie, dobra, jest okej. Okay. Ewentualnie tam by pasowało. To co, pomóc ci? Nie, już sprawę. Może zrobić taką kombinację 3 na 1. Też było ciekawie, nie? O kurczę, no nie. To jest oko! Dawno nie miałam takich długich kolczyków. To wygląda jak pióro. A jak czujesz? Są ciężkie, czy są takie... Nie, powiem ci, że bardzo dobrze. Tak wagowo, jakby nic mnie nie obciąża. Malowane. Pasuje do Oli. Wyciąłem je ze stali chirurgicznej, więc powinny być chyba spoko, okay. Nie rdzelić i tak dalej. Kurczę, bo to jeszcze można najbardziej tak ładnie na bogato sobie. Ten, to musi być ze stali chirurgicznej, a sama końcówka nie musi być. A tego kwiatka sobie nie dałeś, mam takie ładne, ale to na inny model, nie? Tak, to są przykładki. A tutaj jest jeszcze zateczka, jeszcze jest. Kurczę, to byśmy już tutaj musiały siedzieć. Kurczę, a moja dziurka rzadko używana zarosła. Dzięki. Fajnie. Ja nie wytrzymam z wami. Tej dziurka zaraz. Nie, dobra, nie zarosła jednak. Kurczę, nie,
Bardzo piękne, prawda? No, tak. Pokażcie się. Bardzo dziękujemy. No, dziękujemy za prezencik. A czy mogłybyście przygotować jedną parę dla... Ciebie. Potencjalnej osoby, która ogląda ten odcinek i chciałaby dostać w prezencie. To może to oko? To oczy. Tak, oczy. Oczy są fajne. Kto tam dobrze zaciskał kółeczka, Paula? Ale dobrze zaciskać. To może ta osoba też otrzyma zatyczki w gratisie. No zatyczki tak. Takie, albo takie są zatyczki. Tam mi się potem tak. Czy to aż trzy rodzaje zatyczek? Nie, to są tylko przykładki, a to są takie silikonowe. A to? I to? To są przykładki. Możesz sobie zrobić takie ozdoby, bo jakby... A co taka osoba powinna zrobić, aby otrzymać takie kolczyki? Być grzecznym. Aha, okej. Okay. Bo jak na święta miałaby dostać, to święty Mikołaj przynosi prezenty tylko grzecznym dzieciom. Ja już się chyba nie odzywam, bo chciałam powiedzieć, że musiałaby sobie zrobić dziurkę. No inaczej nie założy. Oka, bo to dostanie to oko, więc patrzeć na świat z szeroko otwartymi oczyma i mieć zawsze pięknie podkręcone rzęsy. Nie, ale tak na serio to niech napisze w komentarzu... Niech napisze w komentarzu, które kolczyki jej się najbardziej podobają. Tak. Które z tych czterech? I czy wszystko gra? Tak. I czy wszystko gra. No dobrze, cieszę się bardzo, że wam się podobał ten prezent. Wracamy do naszych działań. Tak. No to pa, pa. Pa. Dziękujemy. Dzięki.